Halo, halo, cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony Mafiasolec i bardzo serdecznie witam was w ostatnim odcineczku z sezonu pierwszego Sąsiadu. Oczywiście nie mogło zabraknąć ze mną Brączusia. Dzień dobry. Który towarzyszył mi przez 246 odcineczków i też raczej prawie w większości nasi sąsiedzi. Ważne, że są z nami, jest z nami Adaś i Tanas. Dobry, witamy serdecznie. Nie zawsze wszyscy byliśmy razem, ale w większości się udawało. Była to taka seria, która no gdzieś tam oczekiwała od nas tego, że dużo czasu musieliśmy na nią poświęcić, bo jednak nagrywanie w czwórkę to nie zawsze był czas i nie zawsze się udawało. Mój ostatni odcineczek, więcej już z sezonu pierwszego nie będzie, więc dzisiejsze akcje tak starałem się w miarę ogarnąć, żeby coś po troszeczku porobić. Generalnie kopiemy buraki, bo to taka chyba jedyna inna rzecz, tak jak sianokosy w tym sezonie, która gdzieś tam w miarę wygląda inaczej niż tylko siedzenie w kombajnach. Dlatego też bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę, że gdzieś te buraczki mi tak w miarę przypadły. Ja sobie powiem wam szczerze, nie będę teraz tu już wyjeżdżał normalnie z naszego gospodarstwa. Widzimy je po raz ostatni, jeszcze może na koniec sobie tutaj przybiegniemy. Przejadę sobie po naszym wykoszonym rzepaczku. Ja tu byczku tylko na szybkości, 2,50 na start z kodem SOLEC, krot promocyjny, taki sobie możesz wpisać, 10% jeszcze dodatkowego bonusu na doładowania. Przy okazji sobie pięknie lecimy, oczywiście majorek jest, ale jest limitowana edycja, którą bardzo chętnie bym sobie zagrał i zobaczył, czy coś ciekawego poleci. 131 zł, tu są grube skrzyneczki. Otwórzmy tą taką wypośrodkowaną. Niech będzie 3 dyszki, do tego sobie rypniemy i zobaczymy, czy coś w ogóle jest nam w stanie tutaj polecieć. Musicie sprawdzać, bo nie wiem, czy już nie będzie zaraz kolejny konkurs, bo ten pierwszy dobiega końca i będę chciał stworzyć kolejny. Teraz polecimy sobie może jakąś kosę, może jakiś fajny skin, który ty, drogi widzu, będziesz mógł sobie na przykład sprzedać, jeżeli nie będziesz chciał go używać. Dobra, po 15-taku wyszliśmy, nie jest źle, mogło być lepiej, mogliśmy sobie to zostawić, aby to przetworzyć. Jest skrzynka za 131 zł i taką skrzyneczkę ja sobie otworzę, może dużo na koncie już nie mam, ale spróbować można, może coś ciekawego tutaj poleci. Kosa prawie już była w naszym ekwipunku, ale dobra, 300 wjeżdżają i to pięknie sprzedaje, dziękuję, losujemy jeszcze raz. No tu gremlin porobi. Ojejku, fajny voucherek tu już na mnie czekał. Ale 53 złocisze i tak jesteśmy na plus, do 3 razy sztuka, jak to się mówi. I polecimy sobie pięknie za kosą, za kosą. Entek nam się tutaj trafił i tak jesteśmy na plusie. Dobra, machnijmy sobie upgradera z moich najgorszych skinów, których nie będę używał i nic z nimi ciekawego nie zrobię. W puli mamy 10 zł, możemy z tego wygrać. No, zróbmy na razie 15-taka. Spróbujmy coś z tego ugrać, żeby było. Dobra, siedzi, bam. Mamy 15 złociszy prawie. I od razu możemy cisnąć dalej i pozbyć się tych skinów, które nic nam tutaj ciekawego nie zrobią. Dobra, 53 zł już się robi ciekawie. 59%. Nie rotowałem i dobrze, że tak... Dobrze, że tak zrobiłem, bo bym to stracił. Dobra, dwa upgradery pięknie siedzą, bam. Od razu to samo zostaje i dorzućmy jeszcze tu kilka jakichś skinów, które mi pozostawały. 109 zł, tu już się robi fajnie, ciekawie. Czy rolujemy? Zrolujmy, to może być teraz dobry moment. Kurde, niepotrzebnie rolowałem, ajajaj. Do 3 razy sztuka i by to weszło. Dobra, na szybkości jeszcze, a jedna skrzyneczka. Zagramy sobie z naszym przeciwnikiem za 12,50. Jest remis. I co teraz? I co teraz? Wylosowało mnie. Dziękuję. Pierwszy raz miałem taką sytuację, ale spoko. Nie wiedziałem nigdy, co będzie przy remisie. Myślałem, że jeszcze raz ta sama skrzynka. A tu proszę bardzo, pięknie nas wylosowało. Także do następnego. Bang. Tak, żeby jak najprędzej dostać się na pole, bo tych prac tutaj troszeczkę jest. 246 odcinków. Niby ktoś powie nie mało, niby nie dużo, patrząc na to, że rozłamywało się to na 4 kanały, no to jest tego mało, bo wychodzi tak średnio po ile? Po 50, 60, 2 odcinki, tak? Na ten moment. To jest koło 60. To jest aż normalnie dziwnie, nie? Niepojęte. Jaki w ogóle czas na sejwie, panowie, mieliśmy? Ktoś z was kojarzy może? Nie, coś nie, bo zero? Na sejwu nie byłem. A kto odpalał ostatnio jakiegoś live'a z... na przykład sąsiadów? To Adaś, ty miałeś chyba, nie? No ale nie patrzyłem. A nie chciałbyś sobie, masz na YouTubie go? Masz na pewno. Ale ja już miałem odpalony. Aha, grę już miałem odpalony. Dobra, dobra, myślałem, że może wchodzi. Jeszcze tam tak od razu mi do głowy przyszło, że najprędzej by to tam chyba znalazł.
Rynne spadają u sąsiadów, już nieraz przymocowywane, ale no taki sprzęcior niestety wielki jest, że trzeba tym tu koło nich przejeżdżać. Także no mówię, w życiu bym nie powiedział, dla mnie czuję się jakbym nagrał z 200 odcinków z tej serii, no bo prawdzie można powiedzieć, że chyba najmniej opuściłem. Można by było tak chyba powiedzieć z nas wszystkich, to chyba najmniej opuściłem tą serię, więc przy tych 240 paru chyba byłem na pewno odcinkach, dlatego też tak może mi się wydawać tutaj, że naprawdę przegrałem tutaj wieczność na tej serii. No ale to było zupełnie inaczej, bo mówię, no 62 odcinki to czasami jakaś seria singla by mogła na spokojności tyle odcineczków mieć. A człowiek naprawdę poświęcił tutaj, no myślę, że około 1000 godzin nie będzie, ale z jakieś 800? Myślę, że chyba na tej serii powinno być. No, naprawdę jestem mega... A ciekawy, a jakbyś otworzył któryś z was save'a, tylko nie wiem jakiego. Nie będzie 800 godzin raczej. Trzeba byłoby wpisać godziny po angielsku w wyszukiwaniu i może by to kurczę odnalazło, nie wiem. Zaraz jakby ci się udało, to by było naprawdę, naprawdę spoczko. Dobra, puszczamy tutaj naszą ropę, bo pokopać zdążymy na pewno. Mam przygotowane obydwa pola, 208,5 tysiąca litrów. Dobrze to powiedziałem? O, powiedzmy. Zebrałem tutaj buraków z obkopywania tych pól dookoła. Znaczy robiłem tak, żeby po prostu pasowało to na pracownika i żeby dobrze się jeździło. Więc nie ukrywam, że troszeczkę tutaj czasu mi to wczoraj ogarnianie zajęło, bo około 2 godzin ogarniałem jeszcze sianokiszonkę, żeby to wszystko ze sobą fajnie grało. Wiecie co? Zmniejszymy mu chyba troszeczkę tempomacik, bo mamy na te 20 ustawione. Ja powiem wam szczerze, nie chcę, żeby one aż tak zapierdzielały. Może to na soi wczoraj wyglądało, dzisiaj tego sorga naprawdę nie mamy wiele. Żeby jeszcze po tym moim odcineczku, znaczy po tym moim koszeniu, tutaj tego sorga było cokolwiek do koszenia, nie wiem, na przykład jeszcze jakieś zboże czy cokolwiek, to prawdopodobnie bym dzisiaj chciał zapierdzielać, ale z racji tego, że jest to ostatnie pole na wrześniu, jakie mogę kosić, no to po prostu gdzieś tam tej roboty, tak szczerze, nie mam za dużo. A też zależało, powiem wam szczerze, na tym, abym ja po prostu te żniwa sorga zrobił. Z racji tego, że bardzo fajny klimat, mamy dwa pola buraków, na środeczku jest pole sorga. Więc we dwójkę, jak tutaj będziemy sobie później pracować, bo za chwilkę Bronek gdzieś tam do mnie przyjdzie, bo teraz ogarnia sobie drugą łąkę, tą naszą Elkę koło ciepłowni, żeby była skoszona. Generalnie, moja karteczka, bardzo ważna. Nie chciałem na dzisiaj sprzedawać niektórych rzeczy, bo gdzieś tam się umówiliśmy, że na słomę słoma będzie gdzieś tam w październiku dopiero na sprzedaż, jak i u nas, tak i u chłopaków. Gdzieś tam jeszcze do tego my będziemy mieli wióry do ogarnięcia, do tego będziemy mieli sianokiszonkę już sfermentowaną do sprzedania całą, bo jeszcze dzisiaj jedna łąka jest koszona, dlatego też nie chciałem tego sprzedawać dzisiaj. Chłopaki nam odjechali w poprzednim odcinku i kurde, żeby tu taką jeszcze nutkę dla was widzowie zostawić, na te kolejne odcinki, ja dzisiaj nie sprzedaję totalnie nic, żebyście nie wiedzieli tak naprawdę, ile w ostatnim odcinku zarobimy, bo pewnie jak ktoś z was śledzi, to wiecie, że zawsze po Tanasie jestem, ja po mnie jest Adaś, po Adasiu jest Bronek i tak w kółko, tak tą serię mieliśmy ogarniętą. I też ogólnie wczoraj nagrywał sobie odcinek Brączuś do siebie. Kolejny powinien być do Tanasa, ale z racji tego, że tutaj no nie wyszłoby niestety koszenie na październiku sorga, no to niestety musieliśmy to jakoś troszeczkę inaczej rozwiązać. No i powiem wam, dla nas nawet lepiej, bo mamy i te buraki i mamy to wszystko do poogarniania. Także tutaj zrobiliśmy tak, że będą dwa odcinki u nas. Później kolejność się zmienia i będzie u Adasia i u Tanasa. Znaczy najpierw u Tanasa, nie czekaj. Tak, dobrze, Tanas, dobrze. Potem ja. Najpierw Tanas, później Adaś i wtedy Adaś zakończy u chłopaków, wiadomo, sprzedawaniem wszystkiego, dowiecie się już u chłopaków, jak u nich to wygląda. I właśnie Bronek będzie zakończał całkowicie tą serię, nie tylko na naszym gospodarstwie, ale tak ogólnie, więc zacząłem, wszystkie pieniądze... Wszystkie pieniądze, tak, właśnie też to fajnie wyszło, że Bronek zaczął, Bronek skończy i wszystkie pieniądze dowiemy się, jak to wygląda, jak będą wyglądały właśnie na kolejnym odcineczku właśnie u Brączusia. Mówię, ja mam to wszystko na kartce pozapisywane, bo nie ukrywam, nie chciało nam się siedzieć, ogarniać tego wszystkiego. To jest końcówka serii, więc no mam nadzieję, że nam to w jakiś sposób wybaczycie, bo też ostatnio widzieliście, że tymi kombajnami żeśmy sobie popierdzielali. A co to masz na kartce zapisane? Ja mam mordeczko tak, 31 drzew,
po 12,5 tysiąca litrów za jedno drzewo. Bo ostatnio jak Bronek miał odcinek u Ładasia, znaczy przed odcinkiem u Ładasia, Bronek tam szykował pod swój odcinek, już wiecie, ogarniał niektóre rzeczy, kończył żniwa. Ja postanowiłem, że skupię się na tych drzewach, skupię się na słomie i to wszystko sobie pozbieram. Nie chciało nam się prasować, więc stworzyłem specjalną przyczepę do szybkiego zbioru słomy, później dzieliłem to przez belki i wiem po prostu, ile mamy litrów i też belek słomy. Wiem też, ile mamy na przykład wiór, znaczy wiór dokładnie jeszcze nie wiem, bo wystarczy, że sobie to po prostu teraz na kalkulatorze zrobimy. Ale mamy 31 drzew, bo tyle było do ścięcia, więc sobie to już mnożymy. 31 drzew razy 12,5 tysiąca to jest 387,5 tysiąca litrów samych wiór. Czyli to będziemy musieli sobie sprzedać w październiku, jeśli chodzi o wióry. Wczorajsza sianokiszonka zebrałem tak, 10 belek owinąłem, te które, o Jezus, nie zauważyłem, a mamy pełny zbiornik. Powiedz mi, o czekaj, gdzie ja bym musiał teraz przejechać, żeby się wysypać? O, dobra, wezmę teraz tak, ja ogarnę, mordo, weź się wysyp, New Hollandami, a ja ogarnę akurat, a ty jesteś w tym. Chciałem wysypać właśnie ropę, bo myślałem, że tu pracownik nadal popierdziela. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że pracownicy ogarniają tutaj pięknie nam kopanie tych buraków. Na tym mi najbardziej zależało, żeby tu to wszystko ogarnąć. Żebyśmy my mogli we dwójkę sobie, wiadomo, jakieś tam inne rzeczy robić, albo przynajmniej wywozić te nasze towary, jakimi są buraki czy sorgo, bo to dzisiaj będzie od razu oczywiście sprzedawane. Także tutaj, mówię, drzewem wszystko mam zapisane, jeśli chodzi o belki sianokiszonki. 103 belki sianokiszonki są już owinięte i zostawiłem sobie kilka na odcinek. Nie wiem, ile tam jeszcze tych belek leży. Wystarczy, że to później sobie policzymy, no ale do tego też, mówię, się nie spuszczam, że tak powiem, brzydko nad tym wszystkim. Z racji tego, że jeszcze elka, łąka nam została do skaszenia, do zebrania i do ogarnięcia. Także tam będziemy sobie działać. Jeśli chodzi o słomę, mamy, wiadomo, kilka pól poprasowanych, kilka zrobiłem w sposób taki, jak powiedziałem, więc na razie jeszcze tych belek słomy sobie nie respiłem, bo nawet później do takiej szybkiej sprzedaży o wiele lepiej będą nam chyba pasowały litry, bo na przykład będziemy mogli sobie tylko i wyłącznie policzyć sam litraż, jaki mamy belek, i wtedy pomnożyć to przez pieniądze, jakie możemy zostać, bo po co sobie robić niepotrzebną robotę, tak mi się ogółem wydaje. Dobra, ty tu jeździsz, pokaż, jak jeździ sobie John Deere. Dobra, żeby każdym sobie sprzętem jeszcze tu dzisiaj porobić, ja już mordeczko w John Deere zostaje. Z tego co dobrze myślę, 11... Ja puszczam tu pracownika na chwilę. Dobra, 11,5% chyba, tak jak wczoraj ogarniałem, jeżeli dobrze wszystko pamiętam, tak to jest. Także jeśli chodzi o słomę, to już idę sobie to pięknie obliczyć. Liczyłem, że chyba koło 1000 będzie, ale tam chyba do 1000 zabrakło. 220... plus 350, bo przyczepę miałem na 350 zrobioną, i plus 350 i 65, plus 350 plus 65, 985, przepraszam, to wtedy nie zabrakło 5000 litrów, tylko zabrakło 15000 litrów, aby mieć 1000 litrów słomy, ale to jest tylko i wyłącznie słoma niesprasowana. Więc do tego jeszcze trzeba policzyć nasze belki, które leżą na tamtym polu, po lewej stronie. Dziękuję. Z dołu chyba zwiozłem. Dowinięta chyba była. Jak dobrze pamiętam. Z dołu chyba zwiozłem, jak dobrze pamiętam. I to by było tyle, dobra. Także wszystkie belki chyba nasze słomy są i na ciepłowni, i są na polu 120, dobrze mówię, 4 i 123, tamte beleczki. A gdzie jest ciągnik ze zdrabiarką? Nie ma. A. Bo po co? No ja. Bo, no mówię, nie ma niepotrzebnej roboty, nie robimy. Ja po odcinku na następnym, znaczy u chłopaków, zrobimy mordo to samo, żeby sobie spisać. Ja po prostu zostawiłem te belki, które żeby jeżeli ja dzisiaj szybko robota z sorgiem pójdzie. I na przykład z tym. I na przykład, dobra, ja odjadę, może on zacznie kosić dalej, fajnie by było. Nie zacznie, dobra, wejdziemy sobie w niego. O, bo chciałem, wiecie, żeby coś się działo, więc możemy sobie z nim trochę pocisnąć. Także zostawiłem sobie belki do owinięcia, bo tego u Bronka żeśmy nie zdążyli porobić. Ja gdzieś zachodzę sobie w głowę, że ogólnie też mało kiedy owijaliśmy w ogóle na odcinkach. Jak czasami owijaliśmy, to było może 5-10 minut, nawet nie. Więc postanowiłem, że ta akcja po prostu, no fajnie jakby na tą końcóweczkę się tu pięknie jeszcze u nas. A ta nas teraz przewijał na październik już, nie? Tak, jo. Tak. Dlatego też ten odcinek dzisiaj jest do mnie nagrywany, bo gdyby ta nas nie przewijał,
No to wtedy ja tego odcinka bym się nie nagrywał. No ale to nie ma sensu chłopaków stopować i dobrze, że Adaś to chyba wczoraj wymyślił, żebyśmy po prostu wymienili te kolejności. No najwygodniej wyjdzie. Także no, odcinki to za dużo nie zmieni. No, ja jako pierwszy kończę, można powiedzieć, swoją przygodę z pierwszym sezonem Sąsiadów. Z jednej strony fajnie, bo już co miałem zrobić, to zrobiłem na tej serii. Ogólnie przebudów ile było? Pierwsza oryginalna. O kurwa, kombajn nie chcesz na mnie chyba wjeżdżać, co? Dobra, dwie przebudowy były. Dwie przebudowy chyba były. Dwie przebudowy. Tam był tylko lekki remoncik później, no bo to wiadomo, dostawaliśmy sobie chlew, nie chlew i tam wiadomo jak to wyszło. Ale tak, to z przebudowami to za dużo żeśmy nie działali. Dobra, ja muszę sobie pojechać, a zrobimy sobie transport, czemu by nie? Sorgo. Kajuno jest, na Januszek. Januszek jest... Na dole. Dół prawo. Z jednej strony spoko, bo tu asfaltem się przejadę. Kurde, zachodzę sobie w głowę, czy kiedykolwiek wiozłem tędy towary do Januszka. Jak jeździłem, to najczęściej kręciliśmy na gospie w prawo i jechaliśmy tam koło naszych kurników z jakimkolwiek zbożem. Ja u Januszka może byłem z raz czy dwa, więc za dużo to się nie nawoziłem. Z raz? Sebastian, z raz, a gdzie ziemniaczki? Stanisław? Ogólnie matka mizeria zawraca człowieku tym, naszą ropą chyba na środku pola, chyba że to ty nią jeździsz. Nie, ja jestem w Kosiarce. Joanna. A, no to ten, to on tam zaczął odwalać lipę niestety. Także no co, dzisiaj jakieś tam pieniążki jedynie za buraki, za sorgo? O, Boże. Gdzieś jakaś... Co to? Ja pierdolę, co to? A tam to chyba... Ja pierdolę! Na Blomaxie. O Boże! Chyba normalnie tutaj chłopaki w biury. Na Blomaxie, Bolek, tam gdzie przejeżdżasz teraz obok. No właśnie, chyba tak było to słychać. Masakra! Ja nie wiedziałem, co się dzieje, bo z jednej strony, bo myślałem, że ktoś meble coś puszczał. Myślałem, że Janku zje z nami. Meble doczynają, chłopaki. Tam. Och. Bo już było słychać, jak Adam Sinę przełyka właśnie. No. Także tu no masakra. Także to no mówię, dzisiaj jedyne pieniążki, nieduże, bo gdzieś tam no za buraki to nie jest złoto, za sorgo też nie jest złoto, więc tutaj za dużo to my pieniędzy za to nie dostaniemy. I gdzieś tam za to wszystko co mamy, wiem, że na pewno świnie mamy do posprzedawania, mamy na pewno brojlery, będą na październiku jajka, no to też jeszcze te pieniądze jakieś tam na pewno za to dostaniemy, będziemy musieli na pewno u chłopaków trochę rzeczy posprzedawać. Takie, które będziemy wiedzieli. To, co mamy pozapisywane przede wszystkim. Tak. To, żeby tak, to co jest zapisane i te niektóre rzeczy tak, żeby to wiadomo poszło nam szybko, no bo na odcinku Bronka, no nie wiem, będziemy mieć 40 minut. Nie chcę myśleć, ile będzie tam odcinek wtedy, jaki by musiał być odcinek, jeżeli my byśmy chcieli ludziska wszystko ogarnąć na odcineczku dla was. Więc będziemy musieli wybrać to, co będziemy mogli sprzedać i to, co musimy na odcineczku, żeby w jak najkrótszym czasie to po prostu... Jak to po prostu zrobić? Przede wszystkim budynki landy na odcinku, tak? A już mniej niż boję, wiesz, co, wiesz czego się boję? Że my przed odcinkiem, mordo, musimy usiąść i sobie wszystkie landy nasze policzyć pod względem kasy. Bo boję się, że może być taka sytuacja, że my połowy landów nie sprzedamy. I ale ogólnie, my nie stawialiśmy nic na landach. No, tylko nie pamiętasz jak kuźwa przez przypadek ty coś, jakieś pole kupiłeś czy cokolwiek? Nie, mapę całą. No, to mapę całą i już się nie dało totalnie nic zrobić. A nie ukrywam, że tak, jakieś krzaki, jakieś drzewa, a to już mordo jest jako obiekt liczone, nie? Wiesz, takie rzeczy, no już nie wierzę, że tego. Nie będziecie mieli, nie wiem, pół landów od razu, nie będziecie mogli sprzedać, więc myślę, że to tam jest przed odcinkiem do dopisania na koniec i do doliczenia. Przed odcinkiem z Bronkiem wejdziemy. Też myślimy o tym samym. I sobie znaczy, będziemy to musieli to sprawdzić. Nie musimy sprzedawać, możemy po prostu zrobić tak, że podliczyć wszystkie landy i sobie dodać tak, na kasę. Tak, po prostu jak się ktoś nie zacznie sprzedawać, no to będzie się doliczało i tyle. No my na pewno są nas tam tak zrobili. Save'a oczywiście wam udostępnimy bez budynków, tak? Tak, to ludzie pytali jak to wyszło, jak to wyjdzie z tym save'em, także to będzie dosyć podobnie. No jak na od zera. Tak, jak na od zera. Dobra, dostarcz, zapętlenie. Nie, ja bym chciał, żeby to był tylko i wyłącznie przejazd. I jestem ciekawy, czy jest on w stanie przyjechać tutaj na to pole. Nie, przerwał pracę, nie może dotrzeć do celu. Dobra, to jak Bronek będziesz miał chwilę, to możesz gdzieś tam ogarnąć tego. Ten jest pełny? Nie, jeszcze tu sobie kosi. Widzę, że już dużo roboty nie masz, więc ja mogę śmiało chodzić w naszą ropę. I tutaj brać się powoli za kopanie tych naszych buraczków. Raczej nie będziemy w stanie dzisiaj wszystkiego skopać, więc buraki chyba z tego co wiem, one na październiku mogą być na spokojnie kopane. Dlatego też sobie to... Jedne buraki. Ogarniemy. Dobra, ja sobie to skopię i pojedziemy po prostu sobie się wysypać. Bo miałem rozstawione najpierw na stronę lewą obydwa zestawy, jeśli chodzi o buraki.
ale później sobie pomyślałem, że jednak to pole to jest 72, nie, 27. Już było kilkanaście razy na odcinkach, a bodajże to pole, gdzie mamy drugie buraki, ono było dokupione tylko i wyłącznie na buraki. Dlatego też chociaż dzisiaj raz sobie na tym polu zagramy. Ogólnie ze 2-3 pola by się takie znalazły, które były zrobione na samą końcówkę serii i będzie tylko i wyłącznie jedna akcja może gdzieś na nich. No ale nic niestety nie poradzimy. Gdybyśmy pewnie nie chcieli skończyć tej serii tak, żeby to miało ręce i nogi, czyli tak jak to by wyglądało z od zera, to prawdopodobnie ze 2-3 sezony byśmy temu kończyli, no bo tu mówię, tu już tak maszyny nie bardzo jakieś wielkie wchodziły, bo też i ciężko się wykręcać, ciężko po tych drogach jeździć. I tu pewnie byśmy sobie normalnie tych sąsiadów zakończyli, bo powiem wam tak, tworząc sąsiadów na pewno nie mieliśmy w głowie, że chcemy wykupić wszystkie pola na tej mapie. Byliśmy pewni wręcz na tamten czas, że no kupimy sobie takie, które będziemy uważali, które nam się podobają. Dlatego też na przykład mogliście zauważyć, że na początku sprzedaliśmy sobie pole takie jak na przykład gdzie mieliśmy je, a później sprzedaliśmy takie jak 96, takie jak na przykład 113. Generalnie 113 wróciła do nas pod końcówkę serii, a później do chłopaku 96 poszła, także pod tym względem akurat spoczko, bo wszystkie pola praktycznie można powiedzieć śmiało zostały przez nas wykupione, ale to mówię, to tylko i wyłącznie przez to, że postanowiliśmy, że dokańczamy tą serię tak normalnie. I jest to nasza druga, można powiedzieć, drugi raz sezon sąsiadów zakończony, zaczęty i skończony. Ogólnie nigdy wcześniej sąsiadów nie robiliśmy oprócz 19. W 19 żeśmy zaczęli i skończyli pierwszy sezon i tu można powiedzieć, że to drugi. Zobaczymy jak to będzie z trzecim, jeśli chodzi o trzeci, no to na pewno nie możecie liczyć na niego. Nie, no to nie można mówić, że to będzie trzeci, tak. To będzie drugi sezon, to tak? Będzie, no to można powiedzieć, że będzie to drugi nasz taki w FS22. Na pewno nie liczcie na wakacje, że będzie, obstawiam dopiero jak przyjdzie, już wiecie, będzie po żniwach wszystko, no jeżeli będzie mapa, no bo to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim, że będziemy potrzebować mapy. Z tego co wiem, kilka map ma wyjść, gdzieś tam na jesień już powinny być do ogólnego downloadu, więc z tego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będzie w czym wybierać, jeśli chodzi o kolejny sezon. Tam będzie nas czekało naprawdę dużo, dużo pracy i to nie będzie takie hop-siup. Dużo zmian będzie tego wszystkiego, ale to już sobie zobaczycie na pewno, także możecie, żeby nie było tak jak po sąsiedzku czy coś, kiedy teraz w komentarzach na stop będzie pisane, kiedy drugi sezon sąsiadów. Jeżeli jakieś prace ruszą, na pewno wam o tym powiemy, ale teraz mówię, idą wakacje, idą żniwa, to wszystko będzie ciepło, nie będzie czasu na siedzenie, na ogarnianie, na nagrywanie takich rzeczy. Więc to dopiero fajnie, bo przyjdzie jesień, będzie się siedziało dłużej w domu, wy będziecie mieli więcej czasu na oglądanie, wtedy zaczniemy sobie ogarnianie i mam nadzieję, że właśnie wtedy ten jesienny, zimowy czas, taki drugi sezonik, na pewno mega zajebiście sobie siądzie. Dobra, ja jedno pole mam praktycznie skopane, można tak śmiało powiedzieć. Tutaj kombajny też sobie pięknie dają radę. Ja... To z burakami? Tak, wiesz co, no tutaj na te okopowe trzeba zawieźć, nie? Wiesz co, mordo? Ja mam dla ciebie jeden pomysł. Ja zawiozę to, nie? Bo teraz bym musiał daleko jechać ropą, żeby się wysypać. Weź ropę, ogarnij, syp na tamtą drugą ciężarówkę i możesz tam już zaczynać kosić, a ja bardzo chętnie się z tymi burakami przejadę, bo nie wiem, czy jestem w stanie nakopać jeszcze jedną ciężarówkę na tym odcinku, tak żeby ją po prostu zawieźć. Chcę pojeździć też w transporcie. Mówię, Januszka dawno nie odwiedzałem. Jeśli chodzi o okopowe, to powiem wam szczerze, na początku jak my mieli Zetora jeszcze z przednim, mieli Neptuna, bo to chyba był Neptun, jo, to był Neptun, to jeszcze pamiętam z 2-3 razy je jechał. Później to już gdzieś tam, jak pamiętacie sami, zlikwidowaliśmy buraki i buraki teraz się pojawiły tylko i wyłącznie do naszej cukrowni. Właśnie, jeszcze buraki z cukrowni będą, mordo, do sprzedania, bo ja już więcej nie sypał, bo wiedziałem, że się więcej już raczej nie zdąży przetworzyć. Także jeszcze tam czeka na nas kubka taka do sprzedania tych buraczków, także powinniśmy sobie to w miarę ogarnąć. Powiedz mi, no i o ja pierdolę, serio to tu jest do złamania się w tym miejscu? Dokładnie ja tak. Ja nie dam rady z tej strony jadąc. Nie chcę zauważyć na polu. No, muszę. Obok naszej biegazowni nawet. Szybciej mam nasze pole. O cholera. Totalnie nie pomyślałem, że to drugi wjazd. Pierwszy jest do gazu, a drugi dopiero jest do wjeżdżania. O, do gazu. Nie, kogutów nie zapolę, bo się coś spierdoliło w naszym case. O, i teraz miejmy nadzieję, że się uda wjechać.
Kurde, dzisiaj coś fajnego mi się na kierownicy wgrało, bo jak wcześniej widzieliście w dość twarzy, o Jezu, ja kierownicę se puścił. No, jednak faktycznie też Tanas miał rację, że mogłem sobie na wprost kierować, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy to tak damy radę. O, już mówię, no sami dobrze widzicie, że ta mapa nie nadaje się na takie sprzęty. To już po prostu jest za duże wszystko, żeby tu tym sobie można było tak operować, jakbyśmy chcieli. Dużo wiadomo, wykręcania, uderzeń, no trochę tego jest i nie zawsze to tak realnie wygląda, jakbyśmy chcieli. Generalnie jeśli chodzi o wyświetlenia tej serii, gdzieś tam sobie postanowiłem poszukać, bo często tak robiłem z podsumowaniami, jakie tam odcinki najbardziej porobiły. Trochę byłem zszokowany, bo szukając tego wszystkiego, liczyłem, że chociaż jakiś odcinek miał ze 150... około 200 tysięcy, no ale było całkiem odwrotnie. Praktycznie wszystkie serie, jakie tylko miałem na kanale, minąłem gdzieś tam po miniaturkach. Tak, wiem, nie mam playlist i to bardzo boli. Nie tylko mnie, ale i was. Może gdzieś tam kiedyś się za to wezmę. I już nie to, że wiecie, gdzieś powracam sobie ze starymi, że tak powiem, seriami i będę je układał w playlisty, tylko ogarnę po prostu nowe serie, które będą, na przykład takie po sąsiedzku, czy tam amerykańska, czy jak będzie nowe od zera, czy nawet sąsiedzi, no to żeby po prostu miało to już ręce i nogi, żeby te playlisty były, bo na pewno teraz by było mi o wiele łatwiej w takiej playliście znaleźć, które odcinki porobiły najbardziej. Jak to wiadomo, każda seria, początki są najlepsze, choć ty nie możesz zawsze. Mordo obejrzeć, tylko widzowie tego nie sprawdzą. Możesz sobie wpisać daną serię i znajdzie tylko tą daną serię. Aha, jo, tak da się zrobić? Znaczy ja tak zrobiłem, no. Aha. Widziałem samych sąsiadów tylko. A, to widzisz, to ja się tak nie bawiłem, ja sobie poleciałem tak po prostu po wszystkich moich popularnych filmach. Tak, i dopiero pierwszy, później był piąty, tak? Czekaj. Nie, przepraszam, ja miałem trzeci, siódmy, jedenasty. No po kolei każdy odcinek. Tak, ja miałem tak te odcinki. On najwięcej wyświetleń zrobił pierwszy odcinek sąsiadów. No. Gdzieś tam mówię, zawsze tak jest, ale czasami się trafia, tak jak na przykład na Od Biedaka czy na innych seriach, że są właśnie takie odcinki z Kiszonki czy z jakichś innych dupereli, gdzie tutaj te odcinki naprawdę po jakimś czasie robią zajebiste roboty. Nie ma, naprawdę nie ma. Ja nie ma, tutaj, nie ma. Że powyżej 100 tysięcy odcinki mógłbym zliczyć na palcach. No ja szczerze, jak mam być szczery z wami ludziska, to u siebie powyżej 100 tysięcy... 100 tysięcy równe, przepraszam, zrobił mi chyba właśnie trzeci odcinek, czyli mój pierwszy z tej serii. I później to było takie tam 90 chyba i nic więcej. Tam już nawet chyba siódmy, ten mój trzeci z kolei odcinek, czy tam czwarty, jak patrzyłem, bo chyba przy trzecim moim odcinku kupiliśmy czwórkę już. Niby to był, wiecie, tam dopiero trzeci odcinek mój, a tak naprawdę to już tam było około 15 odcinka albo i więcej, nie? Także tutaj pod tym względem... Czekajcie, tu muszę sobie GPS-a ustawić, tylko kurde się zastanawiam jak. Dobra, powiedzmy, że to będzie coś takiego. No to już jednak tych odcinków trochę było, my kupiliśmy sobie czwóreczkę, no to jeszcze chyba tam z zakupu czwórki koło 100 tysięcy się przykręciło. A tak to naprawdę pod tym względem to była seria jedna z niewielu, która zrobiła naprawdę słabe wyświetlenia. Nawet z tego co kojarzę chyba, to nasz sezon zerowy tak zwany z po sąsiedzku. Ja tam chyba pierwszy odcinek, to tam chyba powyżej 200 tysięcy miałem, także no, szok, miej ja nadzieję. No tak jadę ty. No. Ja chciałem powiedzieć, że zliczę na palcach jednej ręki, ale chyba jednak się kurwa przeliczyłem. Aha, no widzisz, ja żebym teraz nie chce mi się wchodzić do siebie i ogarniać tego, bo bym nas sprawdził tak jak Adaś powiedział i zobaczył sobie jak naprawdę jest, czy może któryś nie zauważyłem, ale raczej ciężko nie zauważyć, bo wiecie, był stary styl miniaturek, było widać po każdej miniaturce co gdzie jest, więc no tutaj... Dobra, przepraszam, skłamałem, jeden odcinek mam ponad 100 tysięcy. Aha. No to ładnie. Także nie wiem, jak do tego doszło. Nie wiem, miejmy nadzieję. O! Jezu, znalazłem drugi! I dołożymy wszystkich starań. 97 tysięcy, matko boska. A jak to wpiszesz, to ty wtedy możesz od popularności ustawić, czy po prostu tylko ci wyszukuję wtedy z danej serii? To? Jak to jest, Adaś? Nie, ja jadę w normalnie na kanale. Aha, bo no, jedziesz tak jak ja. Wpisujesz nazwę i leci ci od tego ostatniego odcinka, aha, którego dałeś, ewentualnie... Można tam popularność ustawić? Zaraz ci powiem, czy można tam coś ustawić. Powiem tak, dołożymy wszelkich starań. Pomysł w głowie jest piękny na to wszystko. Roboty będzie dużo. Ale mamy naprawdę zajebisty pomysł, jak to wszystko fajnie rozwiązać, dlatego też mordeczki, dołożymy wszelkich starań, aby ten kolejny sezon sąsiadów był taki, jak wy byście chcieli.
I tak, żeby to już miało wszystko ręce i nogi, żeby właśnie no, też te wyświetlenia oddały, nie? Żeby to wreszcie wszystko pokazało, że ta seria na pewno na to zasługuje, bo nie ukrywajmy, że kurde, taka seria Sąsiedzi, gdzie my musieliśmy poświęcić tyle czasu, jesteśmy w czwórkę, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, że my jesteśmy tu kurwa w czwórkę, nie tak jak na przykład na Odzera, że dopiero gdzieś później ta nas do nas dołączył, tu jesteśmy w czwórkę, powinna to być nasza najlepsza seria. Bo musieliśmy poświęcić my wszyscy razem tutaj najwięcej czasu na to. Nie każdy team, nie każdy może sobie pozwolić na nagranie takiej serii, bo no mówię, zabiera to w cholerę czasu, żeby nagrywać od A do Z, od początku do końca daną serię, która gdzie jest cztery osoby sobie na niej grają. Naprawdę, no mówię, tutaj żeśmy to pokminili, ale mówię, Bronek też był pierwszy raz w ogóle na tej serii, całkiem myślał, że to inaczej będzie, tu później dopiero po iluś tam odcinkach. Nie, po nie wiem, tam 30 czy 40 odcinkach, może trochę później dopiero zobaczył, jaka to jest dopiero rywalizacja, jeśli chodzi o sąsiadów. Że nie możemy sobie robić gdzieś tam takich akcji, jakbyśmy chcieli, wiecie, na spokojnie, bo po prostu musimy tutaj zapierdalać, że tak brzydko powiem, na tej serii. Dlatego też często wy widzieliście albo żniwa, albo siewy, albo akcje, które się bardzo często powtarzały, no ale to właśnie tym się kryją Sąsiedzi i będziemy chcieli to zmienić. Kolejny sezon dopiero będzie gruby. Tak, kolejny sezon będzie gruby i tylko tyle na razie wam możemy na ten temat powiedzieć. Nawet. Co? Nie, tam nie będą. Właśnie tam mi się wydaje, że to będzie dopiero tak naprawdę. Ja będę jechał koło was, będę harchał na was, co nic krążą. Żeby to pięknie wszystko wyglądało. No my się doczekać nie możemy, ale mówię, żeby spełnić te nasze marzenia, mokre sny o drugim sezonie serii Sąsiadów, no to kurwa potrzeba nam tak dojebanej mapy i nie chcę myśleć ilu maszyn, że to będzie naprawdę totalna masakra. No, to będzie ten, jak to było, kwadratowa masakra. Znaczy, niekoniecznie potrzebna jest duża mapa z dużą ilością pól. Dobra, nie będę za dużo gadał. No tak, bo mówię, to zaraz, tak. Mówię, nie możemy też wam za dużo powiedzieć, bo też może później się nam koncepcja zmienić. Właśnie na moim odcinku wszyscy pisali w komentarzach, że Balek się wysprzęglił. No, tam chyba coś było właśnie. No. No ale to tam mniejsza z tym. No dobrze, że dużo ludzi to teraz nie ogląda, więc nawet jak to nagramy za pół roku, to nie będzie wiedział. Na te 12 miesięcy wyświetleń, co tam było. Za te parę miesięcy tak wszyscy zapomną. Tak, także tutaj chociaż małe... patrzymy! W którym to było odcinku? Bronek 150 tysięcy wyświetleń na następnym tym. W 12 za 150 się zrobiło. Za 3 dni kurwa 150 tysięcy, najlepszy odcinek Sąsiadów, nie? Wtedy u chłopaków powiemy, że coś się wydarzyło jeszcze u każdym w naszym odcinku poprzednim, także damy radę tutaj sobie to trochę podbić. Także no mówię, no dużo do tego potrzeba, ale damy sobie na pewno radę. Ja się cieszę, bo no fajnie się ubawiłem przy tej serii, nie ukrywam. Trochę no, denerwowało mnie na pewno, że tak mało z danego gospodarstwa czasami szło pokazać przez to, że jednak no gdzieś tam kurna dziot, co kolejny odcinek było coś na gospodarstwie i tak dobrze to tak sobie ułożyliśmy, a nie inaczej, że na przemian to się pojawiało. Ale i tak mimo wszystko gdzieś tam czasami tych prac naprawdę bardzo mało było do pokazania, bo człowiek, pamiętam, gdzieś na początku chciał sobie zrobić jakieś zbieranie belek, chciał sobie jakieś tam takie, wiecie, takie lekkie akcje czasami porobić, ale po prostu nie było na to czasu, bo żeby sąsiedzi nie musieli na nas czekać albo odwrotnie, no to po prostu trzeba było zapierdzielać na tej serii i nie dało się tego wszystkiego zrobić, dlatego też nie dziwię się, że może faktycznie przez te misje, przez te nieogarnianie cen niektórych rzeczy odechciało się co niektórym oglądać po pewnym czasie i to takie czynniki na to musiały wpłynąć, więc trzeba będzie to wszystko na pewno dobrze porozdysponowywać na kolejne sezony. Ja tu pięknie sobie buraczki kończę. Adaś, weź leciutko coś powie, tylko leciutko. O, dobra. Bo już się bałem, że znowu kurwa jak jebnie, to mi słuchawki spadną. Dla powiedzenia. Adam, się. O jebie! Ej, nawet ten. Słuchajcie, jak się wyciszyłem, co nie? Kurwa! Powiedziałem coś i się odciszyłem, to i tak głos. Nie wiem dlaczego Blue Yeti się nazywa mikrofonem pojemnościowym, bo on się napełnia. Pojemnościowy. Tak, on się napełni, nawet jak powiedziałem coś poza, to i tak nic z tego nie wyszło. Ty Bolek ogarniasz kopanie? Jest to tak, ja sobie tutaj wrzuciłem. Ogólnie ja już go puszczam na H, bo mamy 32 minutę odcineczka. Niech on sobie tutaj te buraki skończy kopać. Ty powiedz mi, jak kończę tam zaraz. Kończy żniwa. No to jak wszystko będziesz mógł, to posprzedawaj. Powoź posprzedawaj. Zawsze już coś tam pieniędzy będzie. Tu dużo belek nie ma co liczyć, tu nie będzie jakiś tam ogrom. Wsiadamy sobie do New Hollanda naszego. Ogólnie kończymy tą serię z 6-7 ciągnikami. Trzy duże ciągniki typu
Case, Glass i Fend. I do tego, co my mamy, trzy takie małe, stare nasze ciągniki, które są z nami. O cholera, no trochę czasu już będzie, bo jakby nie patrzeć, czekajcie, Deutschwar jest z tych wszystkich ciągników, które posiadamy, najdłużej na naszym gospodarstwie. Po Deutschwarze pojawił się New Holland. Po New Hollandzie pojawił się Fendior chyba, jak dobrze pamiętam. Jo, Fendior. Ten mniejszy, ten starszy oczywiście. No i później wiadomo, przyszedł czas gdzieś tam na Kirusia i po Kirusiu na te duże ciągniki. Także 7 ciągników, można powiedzieć 3 małe, 3 duże i Kiruś. No bo Kiruś ja zawsze tak jakoś oddzielnie go brałem do tego wszystkiego. Bo mimo wszystko on nie był do wszystkich prac, a był dość mocnym ciągnikiem, więc ciężko go sklasyfikować, czy był to słaby, czy też mocny ciągnik. Także mieliśmy 3 słabe, 3 mocne i Kirusia. Spoko, ogólnie w życiu byśmy w połowie serii nawet nie pomyśleli z Bronkiem, że będziemy szli w styl PGR-u, to gdzieś samo z siebie się w połowie nawiązało i tak żeśmy dosyć fajnie. Ja się cieszę, że to tak poszliśmy, bo ogólnie gdyby nie to, to byśmy mieli bardzo podobne gospodarstwo jak sąsiedzi. Więc to nie wiem, czy by fajnie wyglądało, czy byście chcieli oglądać gdzieś, nie wiem, dwa takie gospodarstwa, które idą bardzo podobnie. Nie było też kłótni o maszyny, z racji tego, że gdzieś tam my mogliśmy brać sobie te bardziej takie używane, gdzie te nam bardziej pasują, chłopaki mogli sobie pozwolić właśnie na te takie nowsze. A tak to wiecie, chłopaki by mieli nowy sprzęt, my byśmy musieli mieć nowy, no to też już by trzeba było sobie gdzieś tam to tak w miarę ogarniać, abyśmy musieli mieć gdzieś w miarę podobnie to wszystko. Także no, myślę, że naprawdę uratowaliśmy też trochę tą serię właśnie tym, że tutaj poszliśmy w ten styl PGR-u, że te kurniki się pojawiły, no bo patrząc na to wszystko i na poprzednich sąsiadów i na każdą inną serię, zawsze osoba, która ma krowy, najczęściej wygrywa daną serię. Więc tutaj no my od samego początku gdzieś tam sobie po prostu poszliśmy trochę w te świnie. No świnie, tak szczerze, no nie mogę powiedzieć, że totalny nie wypał. Ja nie wiem, ile bym zdał, ale mało. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, że totalny nie wypał, ale no kurwa, no nie oddaję to, nie? Nie dość, że tak, przy tych świniach na pewno się nie chce swoich towarów oddawać, bo jak my byśmy mieli swoje towary oddawać, to my kuźwa, ja nie wiem, to my nic na tej serii byśmy nie zarobili. Ja już wolałem wydać od czasu do czasu, kupić im kurwa tej karmy i żeby, wiecie, było to przywiezione, a towar sprzedać chociaż za jakąś fajną cenę, bo człowiek chociaż te pieniądze widzi. A przy tych świniach raz na pół roku się dostało te 20-30 tysięcy i to był wielki ciul z tego wszystkiego. Więc no tutaj można powiedzieć śmiało, że gdyby nie kury, to moglibyśmy tą serię kończyć 150 odcinków temu. Bo my byśmy kuźwa totalnie nic nie zrobili. Bo mówię, u chłopaków te krowy no naprawdę zajebiście wypaliły, no i z tego jakiś pieniądz tam mimo wszystko był, bo nie dość, że można sobie to jeszcze mleko sprzedać, to jak od czasu do czasu widzieliście na przykład w ostatnim odcinku, jaką wartość te krowy na sprzedaniu mają. Także no tutaj na pewno trzeba będzie to wszystko powyciągać wnioski, poogarniać. I mówię, no kurniki nas bardzo uratowały, też spoko, że ta druga farma, tak mogę to nazwać, nasze drugie gospodarstwo się pojawiło. Zawsze coś tam jakiejś pracy było. Były inne pomysły, żeby to jakoś inaczej trochę zrobić, żeby, wiecie, zaangażować tam więcej maszyn, więcej rzeczy, żeby tam po prostu częściej jeździć, ale później zrezygnowaliśmy z tego i po prostu kurniki zostały jako oddzielne gospodarstwo i żeśmy tam tylko i wyłącznie od czasu do czasu coś tam dowozili. Za dużo hala nie była wykorzystana. Tu też gdzieś ta przebudowa taka ostatnia, czy potrzebna, czy też nie, myślę, że na pewno, bo no my się nie mieściliśmy już na tamtym gospodarstwie, więc no tu trzeba było coś wymienić. I dobrze, chociaż na tą końcówkę troszeczkę to wpadło, bo jeszcze to ożywiło tą serię, tak żeby chciało nam się to dokończyć w jakiś tam pewien sposób, ale na pewno powiem wam, że następnym razem, jak będziemy widzieć, że to już i nam nie idzie i wam, to nie będziemy takiej serii kończyć, to już mogę ja sam powiedzieć za siebie. Bo momentami, no to już taka jakaś tam, wiecie, męczarnia była, bo te akcje się naprawdę pod końcówkę już tak zapierdzielaliśmy, że te akcje się już tak powielały, to wszystko, że to po prostu oddało było widać później na YouTubku. I to mówię, praktycznie każda seria tak ma, czy od zera, czy inne serie, gdzie człowiek, jeżeli dąży do tego pieniądza, to chce się grać. Mamy to na od biedaka, że my dążymy do każdej złotówki na tej serii i nie zmienimy tego poziomu, bo właśnie to jest największa frajda, żeby tam kuźwa osiągnąć ten pieniądz. I trzeba naprawdę dużo teraz przemyśleć w wielu seriach, żeby właśnie tak serię robić, żeby nam się chciało nawet i później grać, żeby to nie było, że już człowiek te pieniądze, wiecie, lecą tak i kurwa
później to już wiecie, jest wszystko za szybko, nie? Bo jak już człowiek ma te pieniądze i nie ma co z tym robić, to już jest to takie, wiecie, no można powiedzieć, że też... Lepiej, żeby czasami było nierealne, no. Niż zbyt łatwo, nie? Nie, nie jest to też takie realne, bo my można było powiedzieć, żebyśmy chcieli to co odcinek, byśmy mogli, kurwa, sprzęt przyprowadzać, nie? Bo też są takie ceny, a nie inne, więc to też mówię, to trzeba wszystko naprawdę rozwiązać, żeby to było właśnie coś takiego, że jak kuźwa człowiek chce kupić ciągnik na jakiejś serii, to żeby to kurwa zależały losy tej serii właśnie od niego. I tak my mamy na przykład teraz z od biedaka do kozaka, że kuźwa nie dość, że ciężko było z kasą, to teraz jeszcze musimy wybrać jakiś zajebisty ciągnik dla was, bo wiemy, że przez najbliższe ileś tam... kolejnych odcinków, 50 powiedzmy, może nie pojawi się żaden inny ciągnik. A tutaj na przykład, nie wiem, my sobie kupiliśmy taki ciągnik, pograliśmy za 5 odcinków, o kurwa, nie wiem, nie podoba nam się, albo nie wiem, nie robi tego, co chcieliśmy i możemy sobie zmienić, bo mamy kasy jak lody, nie? Więc no, to nie też na tym wszystkim polega. Do pewnego momentu jest spoko, bo wiadomo, człowiek fajnie, dla was jest to zajebiście do oglądania, bo wiecie, my co sezon kupowaliśmy pola, dwa pola i wiecie, coś się ciągle dzieje, nie? Coś nowego ciągle dochodzi, bo jeżeli my byśmy zagrali na takim poziomie ciężkim, na serii na przykład takiej jak Sąsiedzi, na tamten moment, to wydaje mi się, że my byśmy mogli dopiero mieć tą przebudowę bronek, co była tutaj na po oryginalnej gospie, no, nie? No, i dokładnie. Nie wiem, czy byśmy mieli, tak jak i chłopaki, czy mielibyśmy chociaż jeden ciągnik 400 koni na ten moment. Tak, tak mi się przynajmniej zdaje, bo to całkiem inaczej taka seria by się układała. Tak, możliwe to jest. Połowy pól byśmy mieli niekupione, bo zarobić kurwa, nie wiem, ile chłopaki tak mniej więcej wydawaliście za największe pole? 400 tysięcy? Kojarzycie coś za jakiś land? Ciężko teraz powiedzieć. My 300 coś chyba w jednym kawałku wydaliśmy za land. No to nie chcę sobie wyobrażać, żeby takie coś kupić, nie? Bo na to by chyba trzeba było odkładać 5 sezonów. Także... 351. No, to już widzę, że bardzo podobnie gdzieś tak mniej więcej żeśmy to ogarniali. Także no tutaj sami dobrze widzicie, jak to wszystko wygląda. Może fajnie się czasami ogląda u was, ale czasami to jest bardzo, bardzo dużo takiej pracy do ogarniania. Też samo przewijanie, już powiem wam, ludziska ostatnimi razy, no to była męczarnia dla osób, które przewijały, no bo to tej roboty, tego wszystkiego naprawdę było cholernie dużo. Ja się cieszę, bo kończymy to z firmami takimi jak właśnie Młyn, który też nam towarzyszył od samego początku i dobrze, że był, bo gdyby nie to, to też kurde... sprzedawanie tych samych pustych surowców nieprzerobionych, to też by gdzieś tam nie oddało aż tak bardzo. A tak to przynajmniej mogliśmy coś z tymi zbożami czy tam rzepakiem sobie robić, czyli kończymy z trzema, przepraszam, firmami. Nie wiem, czy powiedziałem już z iloma, ale kończymy z trzema, czyli Młyn, Ciepłownia i Cukrownia. Do tego kończymy ze świniami i z kurnikami. Także te dwa rodzaje zwierząt mamy, można powiedzieć, wykorzystane w 100%. Tak fajnie, że chłopaki gdzieś te owce sobie kupili, także też mieli, można powiedzieć, że dwa rodzaje zwierząt. Maszyn trochę jest. Czy jest tu jakaś maszyna, która z nami jest od początku? Nie ma chyba. Był, o kurwa, siewka mogliśmy była. Zostawić właśnie siewkę, nie? Bo ta siewka tak szczerze była sprzedana z 15 odcinków temu? Może z 20? Ale była, także kurwa, siewka prawie można powiedzieć była maszyną, która przetrwała całą serię. A u was chłopaki była jakaś taka maszyna? Chyba nie. Deutsch Farmały chyba u was najdłużej był, nie? Ze wszystkiego. Holland najdłużej jest. No ja, na Holland. A, no New Holland był kupony zaraz tak, na promocji, tak, na początku, to New Holland u chłopaków odcinek. Można powiedzieć, że od pierwszych początkowych odcinków jest. Ja wam mordy bardzo serdecznie z całego serducha dziękuję za wszystkie komentarze pod moimi odcinkami, za wszystkie łapy w górę, za te komentarze, które nam często naprawdę przy tej serii pomagały. Mam nadzieję, że chociaż w miarę się tutaj ubawiliście i naprawdę obiecuję, przy następnej serii Sąsiedzi ubawicie się o niebo lepiej. Dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego sezonu i na razie strzała mordy, trzymajcie się, cześć! Cześć.